Witam, witam, witajcie. Dzisiaj sobie, nie wiem, Misiu. Postanowiłem, że z moim Mercedesem pojedziemy w trasę. Oczywiście deszcz cały dzień pada od rana. Mamy mega dużo kilometrów do wykonania. Paliwa też. Paliwa jest, więc nie ma co panikować. Wieziemy puste palety, 22 tony. Moi drodzy. Zaraz będę. No, paliwa jeszcze mamy. AdBlue też jest, także luz. Powiem wam, że no ten Mercedes z tą V-ką, V10, to pięknie idzie. Zresztą możecie posłuchać dźwięk, jak on tutaj pięknie chodzi. Pięknie mruczy. Też tak nie będę przeginał z tą prędkością, bo jedziemy, wiecie. No, mocny wieje. O, trochę ściąga, czuć. Ale widok też jest ładny. Dobra, wyprzedźmy go. Zobaczmy, jak on idzie teraz. Zredukuję mu. Poszedł. No, także ładnie on sobie tutaj idzie. Jak ładnie go przyciąga. Max, uspokój się. Mam dziecko oczywiście też, więc trudno jest. Nagrywać. Ale dobra, tutaj sobie gdzieś zaraz zjedziemy. Włączymy sobie dyferencjał. No pada, ale spójrzcie, jak on się ładnie prezentuje, ten Mercedes. Jest śliczny. Jest to ładny Mercedesik.
ładnie chodzi. Dobra, wyłączmy ten dyferencjał. Wyjedźmy sobie stąd. Tutaj widzę, że jest do wyjechania. Nie jest, ale się trzeba tu bardzo nadstawić. No, milimetry. No i dobra, proszę Państwa, wyjeżdżamy. Max! No ładnie się prezentuje, aczkolwiek nie wiem, czy się nie przerobię go na typowo białą ciężarówkę. Tankować jeszcze nie będziemy musieli. Mamy 3/4 jeszcze zbiornika, to ale deszcz, wam powiem, pada niemiłosiernie. Posłuchamy sobie może Gimpera. W tej trasie jesteśmy i tak. Co oni tam sobie może też gadają. Tak właśnie, tak też myślę czasami, żeby sobie może tutaj jakiegoś radyjka czy przez YouTube'a tutaj na tym właśnie ekranku nie ogarnąć. No, że podczas jazdy, żeby sobie na przykład słuchać, nie? Jakieś tam, coś się na tym YouTube'ie dzieje. Jeżeli wam też by się to podobało. To dajcie znać w komentarzu w tym odcinku. Był taki szałowy ten odcinek. Przez weekend będę chciał więcej ponagrywać. Dlatego, że... O, trzeba będzie... Będą się akordować, że podjechaliśmy tutaj już. Nowy Mercedes wyszedł. Którego będę chciał mieć. Mianowicie elektryczny Mercedes. Jest on w fazie testów. Chyba tutaj. Dobrze, wyłączmy sobie siadaczki. Wyłączmy światła i jedziemy teraz. A ja w tym czasie sobie podłączę telefon. Dobra, podłączony telefon jest w kabinie. No, tutaj też widzę. O, on tutaj widzę, że chodzi bardzo wysoko, na 5000 obrotów. No, zresztą w sumie też ciężarówka, nie? Dobra, hamulec. Jedziemy z koksem. Kontrolkę się od ciśnienia świeci.
Tu w tym porcie jeszcze chyba nie byłem. Bo jeszcze nie jechałem tędy. Brałem z Bardgaru. Także dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat, jeżeli chodzi o ciasno. Kontrola bezpieczeństwa. Dobra, doładowaliśmy. No mamy tutaj trochę do objechania tych kilometrów, moi drodzy. Także to nie jest odcinek, to nie jest to co na jeden odcinek. Tylko na, powiedzmy, takie 3 odcinki liczę. Turbo chodzi, gwizda. I Mercedes też. Mamy na nim 5392 km. Hamulce też są dużo większym ciśnieniem dodawane, ładowane. Od razu wiedziałem, który pas wybrać. Ale mógłby ten deszcz przestać, bo taka pogoda, powiem wam, nietypowa dla kierowcy tira. Dobra. Stówką sobie polecimy. Trochę to podgonić. Jeszcze kontenerowca nie wiozłem nigdy. Znaczy wiozłem na załadunkach obcych. Ale nigdy jeszcze nie wiozłem tak, żeby właśnie właśnie na swoim wieś, nie? Może kiedyś
przepniemy naczepę, jak się kupi. Póki co to człowiek musi jeździć i zarabiać. Pół zbiornika, ponad, znaczy mniejszą połowę. Nie, jedna druga jest. Ale to jest dlatego, że tak cała dziesiątka pali dużo, a nie oszczędzamy jej tak naprawdę. Jednak ten lewy troszeczkę szybszy. Czy bym chciał kiedyś się gabaryt wieść? Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Stację odwiedzamy chyba, nie? Będzie trzeba odwiedzić. Bo mimo wszystko, ale nie wiem, za ile jest kolejna stacja. Dlatego to myślę, że zakończymy podróż. Na stacji. Ja sobie tutaj zatankujemy. Ciekawe, po ile to będzie benzyna, znaczy ropa. 8.30. Kurwa. A jesteśmy dokładnie gdzie? Przed Niemcami. Przed Niemcami. To tam nie dojechałbym na tę stację, myślę. Albo na ciężkich oparach. Nie ma co też. Ten, mamy pieniądze, jeszcze 56 tysięcy nam zostało, także jest z czego się dopełnę. Mam też tutaj mało paliwa, ma nie? No to także, moi drodzy, no ja tutaj sobie elegancko światełko mam zapalone. Ja się z wami żegnam, zostawcie suba, łapkę, komentarz.
Gdzie na następną trasę? Bo mamy. Bo z chęcią bym się. Szczerze, z chęcią bym pojechał gdzieś do Paryża. Jeszcze Paryż nie jest odkryty. Reims, Bruksela, Luksemburg, tutaj Genewa, Lyon, tutaj te Turyn, Wenecja, o! Do Wenecji, bo my lecimy do Wiednia, czyli może moglibyśmy z Wiednia gdzieś tutaj w stronę Wenecji polecieć. Jeśli byście chcieli, jak najbardziej zapraszam. Pojedziemy do Wenecji. Do Mediolanu nawet. Także zostawcie łapkę, suba i napiszcie, gdzie chcecie kolejną traskę.